Państwa, no dzisiaj mamy 28 i tak ciemno zrobiliśmy, proszę Państwa, troszeczkę tajemniczo, żeby aby było w naszym radiu obrotowym, na to jak Państwo widzą, to KFM Euro kończy tak. Troszeczkę wiadomości, troszeczkę nowości. Dajmy troszeczkę nowości. To tu jest grane. W Polsce, na świecie, no jesteśmy w Polsce, a w katolicki jesteśmy tak przy samej liście. Sama lista. Także proszę Państwa, dosłownie lista. Dosłownie na tym stronie. Nie wiem, czy to jest ciepło, czy zimno. Biorę sweterek, proszę Państwa, jeden, drugi, może nawet... Dzień dobry, obchodzimy 49. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu. Na ten dzień Ojciec Święty Franciszek wydał swoje orędzie pod tytułem Media powinny budować więzy rodzinne. Dziś z racji tego Światowego Dnia Środków Społecznego Przekazu w Wyższej Szkole Kultury Społecznej Medialnej odbywa się sympozjum pod tytułem Oblicza mediów w Polsce. Na tym sympozjum zawitało wiele, wiele ważnych osobistości, m.in. ojciec profesor, doktor habilitowany Leon Dyczewski, Franciszka. I do świata wiadomości, a nie o Franciszkana. Bruksela chce wydłużyć sankcje wobec Rosji, jutro szczyt ministrów dyplomacji unijnych państw. Prokurator sprawdził, czy były szef więziennictwa wysyłał osadzonych do budowy autostrady. Nic im za to nie płacąc. Mówi się o nich kowboje. Chorwaci staną dziś na drodze naszych piłkarzy ręcznych. Na drodze do półfinału Mistrzostw Świata. Za pół godziny polscy piłkarze ręczni rozpoczną bój o awans do półfinału mundialu w Katarze. No Polacy to są silni piłce ręcznej. Aha, poczekaj. Leży z nami w studiu Tomasz Zieliński z redakcji sportowej TOK FM. Tomek, ty mówisz nawet o swoistej klątwie reprezentacji Chorwacji. No coś w tym jest, bo my naprawdę nie potrafimy grać przeciwko tej drużynie. W ciągu 6 lat mierzyliśmy się z nimi 3 razy na wielkich turniejach i 3 razy przegrywaliśmy. Rok temu na Euro 2014 uległiśmy 28-31, przegraliśmy i 4 lata temu na Mistrzostwach Świata i 6 lat temu na Mundialu. Każda seria jednak... Także o takie gada głupoty, że przegraliśmy, no to jak on tak zapowiada... Mamy szansę na zwycięstwo. Polska tu nie tak. Polacy muszą zagrać w obronie tak skutecznie, jak on tak zapowiada. No i uważać na te wszystkie chorwackie gwiazdy, przecież ich nie brakuje. Dzisiejszy mecz Bali, Binharam Arena, miejscu dla nas szczęśliwym. To właśnie tam w 1/8 finału biało-czerwoni pokonali Szwedów. Tomasz Zieliński, dziękujemy. Sport w TOK FM. Tomek już zaprasza o 17:20. Wtedy będziemy zapewne dopiero po pierwszej połowie, ale wcześniej na bieżąco informacje o tym, jak idzie Polakom. Więźniowie mieli pracować za darmo przy budowie autostrady A2. Prokuratura okręgowa w Warszawie sprawdzi, czy tak było i czy nie. Także widzicie Państwo, tu gada, a przecież chodzi wiadomo o co. Chodzi o rzeczy, że te głupie jaśki mają problemy psychiczne. ...czynności wyjaśniające w tej sprawie, to oznacza, że śledczy mają 30 dni na sprawdzenie, czy rzeczywiście coś w tej sprawie było nie tak. Po tym mogą wszcząć śledztwo albo zakończyć postępowanie. Sprawa opisana przez tygodnik dotyczy generała Jacka Ponadto wymieniane są takie czynniki ryzyka, podłoże zespołu,
przyłączyły nas tu przypałości. Najmądrzejsze ochota na słodycz. Z innych przyczyn krótko wymieniane są sociokulturowe związane z modą na sztuką sylwetkę, ze stosowaniem głodzenia, drastycznych diet, intensywnych ćwiczeń fizycznych czy używanie różnego rodzaju preparatów odchudzających. Zespół kompulsywnego jedzenia prowadzi oczywiście do otyłości. Super baza, proszę Państwa, jak androidami jak będą wykazują obserwacje osoby cierpiące na narkotykowe jedzenie mają znacznie wyższy poziom depresji, niepokoju i innych zachowań kompulsywnych. Ponadto szybciej rezygnują z leczenia. Osoby opiadające się napadowo są ponadto zaabsorbowane swoją sylwetką, własnym wyglądem i jedzeniem. Lekarze odróżniają zespół kompulsywnego jedzenia od przejadania się, które jest uwarunkowane społecznie. Kiedy osoba je dużo w obecności innych osób, wtedy kiedy ma do dyspozycji dużo ilość ładnie dobrze przygotowanego jedzenia, w leczeniu, w odróżnieniu do zespołu kompulsywnego jedzenia, które cechą charakterystyczną jest opowiadanie się w samotności. Leczeniu zespołu kompulsywnego opowiadania się stosowane jest zabrana farmakoterapia, ale lekarze leczący te zespoły twierdzą, że jednak to leczenie farmakologiczne nie przynosi zadowalających rezultatów, chociaż stosowane są preparaty przeciwdepresyjne. Niektórzy podają również preparaty przeciwpadaczkowe, które działają na ośrodki mózgowe, zwłaszcza na te ośrodki głodu i sytości. Ale najważniejszym działaniem jest psychoterapia, która daje znacznie lepsze efekty niż wspomniane już przeze mnie preparaty farmakologiczne. W ramach psychoterapii zalecana jest terapia behawioralna, behawioralno-poznawcza, czyli poznanie przyczyn występowania zaburzeń i zmiany świadome, zmiany zachowania, edukacja, która dąży do poznania prawidłowego odżywiania z użyciem różnego rodzaju poradników, kaset, płyt. Proponowane jest także wyeliminowanie nieracjonalnych metod odchudzania, a oraz monotonne diety. Wśród zaburzeń odżywiania, muszę powiedzieć, że niedawno znalazłam jeszcze jeden rodzaj zaburzenia nawyków żywieniowych. Myślę, że niezbyt stare jest to zaburzenie. O czym myśli taki dupek, który, no dupek, kobieta w kieszeniach, okulary czarne, po suficie się gapi, udaje, że ludzi nie widzą, bo tak wiecie Państwo, jest takie zarozumialstwo, gdy psychika siada, nie ma takiego stonowania amerykańskiego, takiego luzu, jak to mówią, amerykańskiego, że tam w Ameryce, w USA, w Ameryce Białystok dużo jest indywidualistów. Natomiast tutaj, proszę Państwa, ten taki jeszcze komunistyczny, czy po komunistyczny dupek, głupek, to on wszystko lekceważy, bo on wie, czy rzeczy stoi, czy leży, to się mu należy, bo tak było w komunizmie, proszę Państwa, i tak było po wojnach pierwszej, po drugiej wojnie światowej. Tam był książą, nie było wojny ani w Ameryce, tylko tutaj w tej żebracznicy wielkiej. Oni oburzyli te żebracnice i tego robactwa jest i od dołu, i od góry pełno, bo tutaj tych lochów. Tych starych kanalizacji, stara Europa, proszę Państwa, stary papież, stara wiara, stary tramwaj, który jedzie w poprzek. Ja mówię, Roger, wariat, leć, ratuj, Wisła się pali, ratunku, polecam, z wiadrem Wisłę, proszę Państwa, gasić, no, bo się pali. Tramwaj w poprzek, ja mówię, czemuś nie gasił, a on mówi, bo tramwaj jechał w poprzek, nie miałem jak tam dojechać, Roger.
uprawnienia, zdrowia oraz dziękowanie Panu Bogu. Zeznicza, a tam przecież już Andrzejek mamy, ze mną już stoisz, piję. Andrzejek, Wiśniewski, on tam mieszka. Zeznicza i o tym Rogerze mi opowiadam. Jest taki mój pomocnik, mój taki slej. Ze świadomym unikaniem dobrej maści, bo to widzicie, bo jest to wszystko wiekowy. Tak, nie traktujemy dosłownie, jak ci żebracy katolicy, nerwowi, tak trzęsący się tymi plecakami, zarzucający się nerwowo. My to tak, widzicie Państwo, jednym uchem puścimy jako święci w dniach ostatnich świadkowi Jehowy, czytający wieszawiające Biblię, a drugim uchem wypuścimy. Tu puścimy tam, także to szlachectwo, tutaj jak te dziady się trzęsą katolickie, żeby mieć to szlachectwo, żeby mieć i żeby być. No to to jest, widzicie Państwo, głupota, bo nawet Rodowicz na Litwę pojechała po szlachectwo, bo chciała być kimś Rodowicz, no i a ja to jej nie nalicję. Ona jest szlachcianką, twoją konkurentką, to nie skoro ty szlachcicą chciałeś zostać, a ona sobie przywiozła tylko z Litwy szlachectwo, to ciebie konia zrobiła. No i Janek jako ten dziki koń poleciał tam gdzieś na Kerfur Wileński, żeby może tylko, aby te gazety poczytać, żeby może coś tam skorzystać. Także pozdrawiamy. Dziełem stworzenia i stwórcą. Te uniwersalne wskazówki, myślę, na pewno poprawią nie tylko zdrowie, ale przyczynią się do profilaktyki wszelkich chorób. To tyle, co w dzisiejszym Lewiatan, ta firma Lewiatan podpadła tam koło Czerskiej, to żeśmy byli tam. Nie chcieli nikogo wpuścić, nawet Rydygiera, na taki bankiet, a mówią, że to jest firma oszustystyczna. Ja wiem, no to jak firma oszustystyczna, to się muszą szczytać. No i tak wiecie Państwo, już potwora tam na tej bramce postawili. No i nie chcieli tam nikogo wpuścić. Także widzicie Państwo, mniej więcej na czym polegają choroby psychiczne Jaśków. No, że przesadzają, że w mózgu u nich powstaje taka myśl bajkowa, głupia, nieadekwatna do rzeczywistości. No wiecie Państwo, schizofrenia ma tysiące odmian. Na tym polega, że człowiek sobie tłumaczy w tym swoim nieszczęśliwym, przecież katolickim życiu. Ci katolicy się ziewają, śpią na tych mszach. No bo wiecie Państwo, Matka Boska, Matka Boska. Matka Boska to jak się ma 70 lat, Jaśko jeszcze ma 60 lat. No więc dopiero Matka Boska będzie, jak będzie miał 70 lat, 80 lat. No więc te wiadra, te kartofle moherowe, to wszystko sprawy będzie uskuteczniał dopiero jeszcze za 10 lat. Że dopóki jeszcze teraz ten Jaśko żyje symboliczny, taki no warszawski Jaśko, symboliczny warszawski, symboliczny Roger Polski, bo to przecież Polaczki są, Polaczoków. Jaśko mówi o tym Marku Gronie, że Marek Grona jest Polakiem, no ale Jaśko sam jest Polakiem, jest Amerykanów. Nie mamy do czynienia z Amerykanami. Tak tutaj można Amerykanie oczywiście patrzeć uciekli na to, jak na dzisiejszą Mormoni nasi uciekli do Ameryki z powrotem, bo przecież tu nie będą jak głosić lochom. Jak wygląda właśnie ten wzrost struktur cerkiewnych, politycznych, kryminalnych również, jak to wszystko świetnie działa. Ale oczywiście to nie jest nie jedyny poziom. Tutaj bardzo ciekawym też, dlaczego mówimy o tym, że ten film został odebrany tak nieprzychylnie. I tak i nie, bo nie teraz są dwie strony medalu. Z jednej strony jest to taki nieprzychylny obraz, taki prawdziwy obraz udarty z iluzji, jak wyglądają prawa człowieka w Rosji, jak wygląda życie takiego zwykłego człowieka na prowincji, który nie ma pleców, nie ma chodów, nie jest zblatowany. Z drugiej strony reakcje władz zrobiły temu filmowi tak ogromną reklamę. Film, który gdyby w ogóle nie był dyskusji na ten temat, przeszedłby bez większego echa może w jakichś mniejszych kinach, na festiwalach i tak dalej. Byłby może wzadnąłby się w gremiach. Co się dzieje? Pozdrawiamy Państwa serdecznie. Tok FM, Euro, Conchita Extra.